Na co zmarł biskup Tadeusz Pieronek? Dziś media obiegła smutna wiadomość o śmierci jednego z najważniejszych duchownych w polskim kościele. Mężczyzna odszedł w swoim domu, w wieku 84 lat. Na co zmarł biskup Tadeusz Pieronek? Jeszcze w październiku duchowny udzielał się aktywnie w mediach. Wszystko za sprawą głośnej premiery filmu Claire, który obudził szereg pytań o prawdę i karę dla zwyrodnialców. Wtedy w sprawę angażował się biskup, który zapewniał, że każdy z przypadków ujawnienia prawdy o braku moralności wśród duchownych, jest wynaturzeniem i klęską człowieka. Śmierć Pieronka była nagła i wiele osób pyta, czy duchowny chorował. Na co zmarł biskup Tadeusz Pieronek? Kilka tygodni temu udzielał wywiadów w mediach, w październiku miała premierę książka Pieronka. W niej odnosił się do tematu wiary i opowiadał o swojej drodze, którą musiał przejść. Podczas licznych wywiadów w mediach mogliśmy duchownego oglądać w świetnej formie. Media zastanawiają się teraz, jaka była przyczyna jego śmierci. Biskup zmarł w wieku 84 lat w swoim domu. Media nie mówiły o jego chorobie, nie donosiły również, że znajduje się w ciężkim stanie. Być może duchowny cierpiał od tygodni, jednak nie chciał mówić o kulisach swojego zakulisowego życia. Tadeusz Pieronek. W mediach w październiku 2018 roku miała miejsce premiera jego książki Ojciec, czyli o Pieronku. W niej odnosił się do kondycji polskiej konstytucji, demokracji, a także o samym Kościele. Książka pozwoliła mu także przypomnieć, jak ważna była dla niego kultura góralska oraz fakt, że jako dziecko został przesiedlony. W związku z licznymi wywiadami oraz zaangażowaniem w komentowanie polityki lokalnej, był niezmiennie gościem w publicystycznych studiach. W telewizji wypowiadał się sumiennie i brał pod uwagę każde stanowisko. Jeszcze w październiku pojawił się u Moniki Olejnik mówiąc o pedofilii w kościele. Jeżeli chodzi o przeszłość, musimy uwzględnić to, że na całym świecie nie widziano inaczej niż w ten sposób, że tych pedofilów trzeba odseparować, może się nawrócą, może będzie lepiej. Okazało się, że rozeszło się to, jak zaraza i należy dobrać się do tego zjawiska w sposób zdecydowany, mówił w rozmowie z dziennikarką TVN. Nagła śmierć duchownego zrodziła wiele pytań. W mediach pojawiły się informacje, że przyczyną mogły być problemy z sercem. Episkopat nie odniósł się jednak do spekulacji. Jego odejście i wkład w polskie zmiany społeczne dziś przypominają najważniejsze osoby w państwie.